Cześć, witam Was w poniedziałek i zapraszam Was na taki film ubraniowy, taki, który kojarzy mi się bardzo mocno z takim starym YouTube'em. Będę Wam przez cały tydzień pokazywała, w co będę się ubierała i to będą takie stylizacje codzienne do pracy, biurowe, trochę eleganckie, ale nie zawsze, bo nie codziennie potrzebuję być tak ubrana, więc po prostu będą różne, ale w każdym razie na pewno jesienne. Pomyślałam, że może to będzie taka przyjemna odmiana dla Was, taki film ubraniowy, może z inspiracjami, mam nadzieję. Mam nadzieję, że będę w ogóle faktycznie codziennie nagrywać, bo teraz na przykład wstałam wcześniej, pościeliłam łóżko i już Wam pokazuję, co mam na sobie. Więc dzisiaj mam na sobie taką sukienkę, którą zamówiłam na Warlesce i to jest właśnie sukienka marki Warleska, czyli polskiej marki. Uwielbiam takie szmizjerki, bardzo elegancka, jednocześnie bardzo kobieca, po prostu piękna. Bardzo mi się podoba. Zaraz Wam pokażę jeszcze się całościowo, może w lustrze, ale chciałam Wam jeszcze pokazać biżuterię, póki mam taki kadr. To jest... postaram się znaleźć to, bo już nie pamiętam w tym momencie z jakiego to jest sklepu, ale to jest znak Zodiaku, ale to jest na bardzo wielu stronach internetowych. Nie jest to drogie, nie wiem, tam między 50 a 100 zł, zależy w jakim sklepie internetowym, zależy czy złote, czy pozłacane, ale no takie, wiecie, kółeczka są po prostu bardzo modne i są praktycznie wszędzie. To jest od Ani Kruk bransoletka i mam mój pierścionek zaręczynowy. I tyle, jeśli chodzi o biżuterię. Ja już Wam kiedyś mówiłam, że jeśli chodzi o mnie i o biżuterię, no to jest bardzo minimalistycznie, no i właśnie tak minimalistycznym stylu biżuteria i mało jej przeważnie zakładam i tak się po prostu dobrze czuję. Teraz Wam pokażę resztę. I tak się prezentuję w całości. Mam nadzieję, że to lustro nie jest za małe, żeby Wam pokazywać te stylizacje. To jest pierwszy raz taki eksperymentalny, a następnym razem, jeśli to lustro będzie za małe, to będziemy kombinować. Tu podstawiłam w ogóle pudełko, żeby było wyżej. I jak widzicie, mam kozaki, to są kozaki z CCC. Zamszowe, na wysokim obcasie, klasyczne, czarne. Ta sukienka, no i pod spodem mam podkoszulek, żeby mi nie było zimno i powiem Wam, że ja na jesieni bardzo często tak robię, po prostu nie potrafiłabym wyjść tak tylko. Albo musiałabym zarzucić na to sweter czy marynarkę, albo właśnie pod koszulek. I poczekajcie, zabiorę moją torebkę. O, właśnie tu leży. To jest torebka też zakupiona w CCC niedawno, marki Quasi. I ona właśnie jest taka karmelowa, nawet wpadająca w brudny róż, więc fajnie się tutaj skomponowała. I zaraz Wam pokażę jeszcze płaszcz, ale nie będę Wam codziennie pokazywała płaszczy, bo w tym momencie noszę na zmiany dwa płaszcze. Jak już jest taka zimna jesień, to teraz mam właśnie dwa, więc zaraz Wam pokażę, w czym dzisiaj idę. Okej, okay, jestem gotowa do wyjścia. Na sobie mam szal taki z Reserves, taki dosyć obszerny, ale uwielbiam go i ostatnio go codziennie noszę. Jeśli chodzi o ten płaszcz, to jest płaszcz ze Stradivariusa i on Wam się bardzo podoba. No jest taki prosty właśnie długości tej sukienki, więc wiedziałam, że będzie spoko to wyglądało. No i tak to wygląda dzisiaj w poniedziałek. Kolejna stylówka w całości prezentuje się tak. I dzisiaj mam na sobie takie spodnie typu paperback z Reserved. Tak się prezentują, takie beżowe, klasyczne, bardzo eleganckie. Często je wykorzystuję do biznesowych stylizacji. A dzisiaj mam do nich taki top z kwadratowym dekoltem. Bardzo fajnie to wygląda. A to jest taki, słuchajcie, zwykły top, który często na wakacje w ogóle nosiłam. Zobaczcie, on ma taki koronkowy rękawek. Naprawdę fajnie wygląda. No ale w połączeniu z tymi eleganckimi spodniami i jeszcze jak mam zakryty swetrem, no bo na krótki rękawek jest trochę za zimno, no to naprawdę wygląda tak nawet dosyć elegancko. Sweter to jest sweter ze second handu, a ten top też jest Reserved, bo chyba nie powiedziałam. Więc tak wygląda teraz całość na dzisiaj. I bardzo mi się podoba to połączenie kolorystyczne, jest totalnie moje. Mam dzisiaj znowu taką beżową szminkę, no makijaż mam codziennie taki sam praktycznie. I znowu mam ten naszyjnik, który miałam w pierwszy dzień, takie koło. Zaraz Wam pokażę moją bransoletkę, bo jest bardzo fajna. O, zobaczcie, mam taką bransoletkę z AliExpress. Fajna jest ta biżuteria z AliExpress, naprawdę. I nie żal jak się popsuje, bo nieraz w sieciówkach jest taka sama jakość, a po prostu są dużo droższe, więc czasem lubię sobie z AliExpress zamówić i tak to się prezentuje. Fajnie. Nie podoba mi się. Pierwszy raz właśnie założyłam tą bluzkę, bo no właśnie kupiłam ją bardziej jako taką wakacyjną, do spódnic i tak dalej. A powiem Wam, że naprawdę ten kwadratowy dekolt jest ekstra. Muszę sobie kupić więcej takich bluzek. No i do tego mam buty, botki na obcasie. One są z Maciejki, z polskiej firmy. I to wszystko na dzisiaj. Ok,
przebitkę i witam się z Wami w kolejnym dniu. Niestety wczoraj mi się nie udało zrobić przebitki, ale odtworzę ją w weekend i nagram jeszcze raz. No tak to niestety bywa, ale dzisiaj już jestem i dzisiaj, skorzystając z tego, że jest w miarę sucho i nie pada, założyłam moje beżowe botki, które uwielbiam. Bardzo fajne są takie botki, bo wydłużają Wam stopę, super wyglądają do wszelkich sukienek, zresztą do spodni też, ale dzisiaj akurat mam do takiej spódnicy midi. Ona jest z Reserved i ona jest naprawdę przepiękna. Zobaczcie, ona jest właśnie tutaj taka podwójna i uwielbiam ją. Mam ją już chyba drugi albo trzeci rok. No ale na pewno nie będę się jej pozbywać. Po prostu świetna jesienna sukienka. Fajnie ją założyć też do grubych kryjących rajstop i do kozaków, jak jest już naprawdę zimno. I do tego mam skromny taki sweterek z perełkami na rękach. Zobaczcie, to jest z Bershki i do tego mam tylko bransoletkę taką z AliExpress skromną, ale taką wygodną do zarzucenia, że tak powiem, bo ona jest taka, wiecie, do włożenia na rękę, niezapinana i często ją właśnie wybieram, jak nie wiem co wybrać, włosy tak delikatnie tylko spięłam, bo wydaje mi się, że to fajnie pasuje. Nie wiem, jak to wygląda w tym lustrze, mam takie lekko przechylone, żebyście dobrze widzieli, ale sylwetka naprawdę fajnie, smukle wygląda w tym outficie. Ja będę miała na to narzucony sweter, ale tylko pod kurtkę, bo na pewno mi będzie zimno, znaczy pod płaszcz. I do tego zabieram, no niestety znowu tą torbę, muszę jutro coś zmienić, żeby Wam coś urozmaicić, no ale na razie ona jest właśnie nowa i przeważnie noszę ją. Także tak się prezentuje całość. Także tak, często tak właśnie chodzę, że jakiś prosty sweterek, jakaś fajna spódnica do tego. Dzisiaj akurat mam tą maxi, bardzo ją właśnie lubię. Tak wygląda kolejna stylówka, czyli jak widzicie, jestem tak bardzo wygodnie ubrana, trochę bardziej casualowo. I dzisiaj mam na sobie sweter z Reserved, który po prostu uwielbiam. Kupiłam go w zeszłym roku, ale jeśli Wam się podoba, to wiem, że w tym roku jest taki, tylko że czarny. On jest bardzo przyjemny, bardzo ciepły i tu ma takie właśnie perełki. Świetnie to wygląda, naprawdę. Więc jesteście w pracy niby w swetrze, tak casualowo, ale jednak no tak trochę ciekawiej ubrane. Trochę nawet elegancko. Ja zwykle zakładam do tego swetra czarne spodnie, a dzisiaj założyłam takie błękitne jeansy, które myślę, że fajnie wyglądają z tym jasnym beżem. No i do tego mam takie mega wygodne buty z Lasockiego, bardzo klasyczne, które po prostu, zobaczcie, one są na takiej wysokiej podeszwie. I są bardzo proste, ale są właśnie ciepłe, mega wygodne, skórzane. Właśnie niedawno je kupiłam, też postawiłam sobie na pudełku z Lasockiego lustro, bo już nie wiem sama, jak nagrywać, żeby był najlepszy obraz, żebyście najlepiej widziały. Więc jestem bardzo prosto ubrana, tak naprawdę mam dzisiaj tylko mój pierścionek zaręczynowy. Ostrość. O, widzicie? Trochę mi urosły paznokcie od skrzypowity. I jak widzicie, no mam taką długość, dzisiaj mam akurat zmyty lakier i jak na moje paznokcie, to jest naprawdę nieźle. No. Ale chciałabym, żeby były jeszcze dłuższe. I dalej biorę dzisiaj torebkę z AliExpress. Bardzo dawno jej nie nosiłam i to jest taka torebka z jetami. Więc ona jest trochę mała i na przykład jak było ciepło i chciałam nosić jeszcze tu i na okulary i okulary, to było to dla mnie za mało, ale teraz na zimę to jest idealnie, chociaż i tak muszę wziąć taką płócienną torbę, żeby schować tam śniadanie. No ale ja tak często robię, jeśli biorę takie małe torebki, natomiast fajnie będzie wyglądała do płaszcza, także teraz Wam pokażę, jaki płaszcz będę. I ponieważ dzisiaj już się znacznie ochłodziło, to po prostu biorę mój czerwony płaszcz ze Stradivariusa, który ma taki krój szlafrokowy, ale jak już jest tak bardzo zimno, to ja lubię go jednak nosić z dużym szalikiem rozpięty, lepiej wygląda, chociaż czasem w ciągu dnia się zapinam, jak jest już naprawdę zimno, a szalik jest Reserved, taki w kratę. I tak to się prezentuje, fajnie to wygląda właśnie z tą torebką. Wreszcie piątek i dzisiaj taka bardziej na luzie stylówka. Bluzkę mam taką dosyć elegancką z bufiastymi rękawami i ja ją kupiłam na Rose Boutique. Na pewno jest już niedostępna, bo tam rzeczy znikają w tempie ekspresowym, a są właśnie bardzo ładne, więc polecam Wam i są fajnej jakości. Teraz właśnie będę niedługo robiła zamówienie, znaczy zrobiłam zamówienie i czekam, aż przyjdzie. Będę robiła film dla Was. Nie wiem, czy ten film się pojawi pierwszy, czy tamten właśnie z zamówieniem, ale pewnie ten, bo ten już w zasadzie kończę, a zamówienie mi nie przyszło do piątku,
Więc bluzka jest z tego sklepu Rose Boutique, taka bardziej elegancka. Ja bardzo często noszę do eleganckich spodni i spódnic, ale dzisiaj połączyłam ją ze skórzanymi spodniami. Tak ją trochę przełamałam tymi spodniami. Mam do tego buty z Quasi, takie wiązane. I one były na eObuwie w zeszłą zimę, ale w tym roku też wydaje mi się, że je widziałam. Tylko nie wiem, czy akurat ten model, bo on jest właśnie taki, jak widzicie, z błyszczącej skóry. Fajnie to wygląda. Takie potężne są dosyć, mega wygodne. Także jak ja zakładam takie buty, to przeważnie idę kilka przystanków sobie na piechotę. Bardzo lubię właśnie spacerować, więc czasami tak właśnie robię, bo jadę do domu z przesiadką. Więc ja czasami robię tak, że faktycznie się przesiadam i przyjeżdżam do domu, zwłaszcza jak mam szpilki. No ale jak mam takie buty wygodne, to czasami te dwa ostatnie przystanki już, jak już wysiądę, to już nie przesiadam się, tylko idę. Pokażę Wam kolczyki. Założyłam takie kolczyki z AliExpress. Fajne, wygodne klipsy za kilka złotych. Fajnie wyglądają. I przepakowałam na szybko tą beżową torebkę. Już Wam pokażę, w taką torbę z Reserved czarną, którą kiedyś uwielbiałam, dawno jej nie nosiłam, więc dzisiaj ją właśnie założę, ona jest z takimi jetami, super będzie się komponowała z tymi spodniami, także dzisiejsza stylówka jest taka trochę bardziej właśnie na luzie. I mamy, słuchajcie, niedzielę już, w sobotę Wam nie nagrałam żadnej przebitki, dlatego że byłam cały dzień po prostu w domu, bo wiecie, sklepy są zamknięte, restauracje są zamknięte i ja sobotę z Adamem spędziłam po prostu w domu i nagrywam Wam już w niedzielę i dzisiaj mam bardzo totalnie jesienny outfit. Może sobie zrobię po drodze nawet jakieś fotki na Insta, ale po prostu wybieramy się na spacer i tak, wiecie, na luzie w niedzielę. Założyłam co prawda wysokie buty, znowu na tym obcasie te kozaki, ale po prostu nie idziemy daleko, tylko tutaj przed blokiem mamy kaczki, które po prostu, no lubię na nie patrzeć, lubię spędzać z nimi czas, po prostu uwielbiam zwierzęta, lubię wodę, no i tak fajnie, że tutaj mamy, że koło bloku właśnie jest sztuczny staw, no po prostu staw, na którym są kaczki, więc idziemy tam, idziemy może jeszcze gdzieś dalej na spacerek i lubię się, powiem Wam, tak ładnie czasami ubrać, jak idę gdzieś z Adamem, więc po prostu dzisiaj też jest niedziela, więc na to zarzucę płaszczyk. No i mam spódniczkę taką typowo jesienną, uwielbiam ją. Ja ją kupiłam kiedyś w second handzie, ona jest taka na guziki, taka zamszowa i zwykły czarny sweter, żeby mi było ciepło. I to wszystko, mam dzisiaj tylko pierścionek zaręczynowy na tej ręce, na którym trzymam aparat. I tyle, także dajcie znać, jak Wam się w ogóle podobał film. Może Wam tak jeszcze z bliska trochę ten outfit pokażę. I chciałam Wam powiedzieć, że w ogóle niektóre przebitki musiałam nagrywać później, bo po prostu nie miałam czasu rano tego zrobić, albo wracałam bardzo późno, albo było bardzo złe światło akurat, więc niestety niektóre są oszukane. Ale no takie jest, słuchajcie, życie, no nie mogę codziennie po prostu rano wstawać wcześniej, no znaczy teoretycznie mogę, ale wiecie, jak to w praktyce wyszło, tak po prostu, że niektóre przebitki Wam nagrywałam jeszcze dzisiaj, także po prostu tak to wygląda. No ale poza tym ja jestem całkiem zadowolona, wydaje mi się, że coś innego. Takie filmy kiedyś oglądałam na Anetę Stylistka, tylko że ona to łączyła chyba z vlogami. I ja kiedyś też coś takiego robiłam, a to chyba z rok temu już. Także zobaczymy, jeśli będą Wam się podobały, to będą się pojawiały częściej. Także co, dziękuję Wam za oglądanie, życzę Wam miłego weekendu, czy kiedykolwiek oglądacie ten film, może w jakiś inny dzień. Także miłego dnia, kochani, i do zobaczenia w kolejnych filmach.